OK, zanim przejdziemy do sedna, wiem, to już któryś raz jak na tym kanale wprowadzam nową serię materiałów, albo zmieniam istniejącą serię tak aby, tak, aby lepiej oddawała to, czym chciałbym, aby była. I zawsze jak to robiłem, to chwilę dobrze żarło, a potem sami wiecie. No ale mam nadzieję, że tym razem. To wszystko jednak zadziała, zadziała dobrze i dla mnie, że ta seria stanie się tym, czym chciałbym, żeby była i dla was, żebyście mieli coś fajnego do oglądania i coś ciekawego do oglądania. No dobra, do brzegu. Can relax. Has Czołem, z tej strony Tomek Dobosz Gambit TV. Ja opowiadam wam, co myślę o grach naszowych, abyście wy nie musieli kupować ich w ciemno. I dziś nie będę znowu opowiadał o jednej, że dziś remontuję cykl rewizji, bo kojarzycie rewizję. Mam nadzieję, że jeszcze kojarzycie rewizję. To był ten cykl powrotu do gier, które kiedyś recenzowałem i opowiadania wam, jak zmieniło się moje spojrzenie na te gry. Problemem rewizji był, było to, że no, Że były mega nieregularne, że były mocno nieregularne, że co do niektórych wrzucałem jeszcze raz tłumaczenie zasad, w niektórych tego nie robiłem. Był tam generalnie wielki, wielki bałagan. Część ludzi chciało, żebym robił jakieś rewizje, część ludzi mówiło, że ne, tak, te, te, te rewizje się pojawiały albo nie pojawiały. No, było to, było to różnie. Od dawna tych, tych rewizji chyba. Już nie było. Ostatnia zmiana to były multirewizje, gdzie stwierdziłem, że będę re rewizjonował kilka gier w jednym materiale. Ale, ale w zeszłym roku wpadłem na pomysł. Pomysł zainspirowany innym kanałem, a dokładnie kanałem Boardgame Co i tym, co robi Alex Radcliffe. No on robi taki materiał, który nazywa się Where Are They Now? I on spogląda na gry, które recenzował w danym miesiącu, ale przed rokiem. I opowiada, tak, jak zmieniło się jego postrzeganie tych gier, które bardziej polubił, które wyleciały z kolekcji, i tak dalej, i I pomyślałem sobie, kurde, to jest fajny pomysł. Może w ten sam sposób odrestauruję mój cykl rewizji. Napisałem do Aleksa, zapytałem się go, czy mogę użyć jego pomysłu na format, tak, na takie spojrzenie rok wstecz. Powiedział, że nie ma sprawy, że bardzo się cieszę, że zapytałem i spoko mogę tego używać. I Tak jak mówię, to było rok temu w grudniu 2021 roku, znaczy, czyli nie cały rok, ale wiecie o co chodzi. I od tego momentu nie miałem czasu tego wprowadzić w życie, ale teraz, jako że jakby sposób operowania, sposób działania mojego kanału się lekko zmienił, albo znaczy generalnie zaczyna się lekko zmieniać, to mam czas na wprowadzenie tego w życie. I dzisiaj pierwszy odcinek nowego cyklu rewizji, odświeżonego cyklu rewizji, w którym będę patrzył na gry, które recenzowałem w danym miesiącu, ale rok temu. I ten cykl roboczą nazwałem sobie Gdzie się podziały tamte gry. Tak, trochę to brzmi jak Where Are They Now? Ale poza tym brzmi tak jak tytuł świetnego szlagieru polskiej muzyki rozrywkowej sprzed lat. Więc Gdzie się podziały tamte gry? Odcinek pierwszy. I założenie jest takie, że będę patrzył na moje recenzje sprzed roku. Ale w ten sposób tracimy. A wy czy też wy tracicie mnóstwo materiałów, na, których, na które już nie spojrzę. Dlatego uznałem, że pierwsze 12 chcąc, nie chcąc odcinków będzie odcinkami nieco dłuższymi, ponieważ w tych odcinkach spojrzę nie tylko na gry, które recenzowałem w danym miesiącu, rok wcześniej, ale cofnę się aż o 4 lata. Czyli spojrzymy na lata 2021, 2020, 2019 i 2020. 18. I opowiem Wam o tym, co się stało z grami. Jak patrzę na gry, które recenzowałem wtedy, teraz, dokładnie w tym momencie, kiedy to nagrywam. Także te pierwsze 12 odcinków będzie długie, a potem radykalnie się skrócą. O ile oczywiście. Ta seria dożyje. O ile będziecie zainteresowani takim, a nie innym spojrzeniem, chociaż pewnie i tak będę te odcinki kręcił, nawet jak nikt ich, będzie, nikt ich nie będzie oglądał. To co? Kanał Gambit TV jest wspierany przez Mepel, sklep z grami planszowymi z Katowic. Zacne gry, zacne ceny po prostu zacny sklep. Zaczynamy i na dzień dobry! Cofniemy się najbardziej, czyli cofnę się do 2018 roku, do września 2018 roku, gdzie to zrecenzowałem 5 gier. 5 gier i pierwszą z tych gier był Etnos. ETnos, czyli taka taki Area Control, Area Majority od portalu. Ta gra dostała ode mnie 5,5. No nie zachwyciła mnie. Okładka mówiła mi, że to, okładka obiecywała mi na parzankę na ostro. W grze dostałem ustawianie pingli na mapie, tak? I zagrywanie kart. Sama mechanika zagrywania kart była całkiem ciekawa. Różnorodność tych wszystkich, różnorodność tych wszystkich raz, które można było, którymi można było grać, też była przyjemna. Natomiast sama gra, no, 5,5 no, nie porwała mnie. I gdzie jest teraz tamta gra? No, na pewno nie w mojej kolekcji. Etnos ode mnie pojechało. Jeżeli dobrze pamiętam, chyba poszło na mat handlu. Nie pamiętam, co za nie dostałem. Nie, w żaden sposób nie, nie żałuję tej decyzji, że się tej gry pozbyłem. Ani przez moment też nie miałem takiego poczucia, o kurde, zagrałbym sobie znowu w Etnos. Nie, ale pół w zasadzie zostaje w mocy. Tak? Jeżeli ktoś kiedyś zaproponuje, będzie chciał zagrać, spoko zagram. Uciekać nie będę. Wiem, że to będzie po prostu taki czas, który spędzę z kimś przy stole, co tam się na tym stole będzie działo, no, to po prostu no niech się dzieje. Tak? Więc etnos pół, Fajnie było, ale się skończyło. Drugą grą, którą wtedy zrecenzowałem, był zamek smoków. To była taka wariacja, to była, to jest taka wariacja na temat majonga, wydana przez Rebel, kolorowa, logiczna, przepiękna. Dałem tej grze 8. Powiedziałem, że bardzo ją lubię, bardzo chcę w nią grać, zostaje w kolekcji i to prawie jest prawda. <gry>, Gry nie mam już u siebie na półce, aczkolwiek mam ją w pewien sposób pod ręką, ponieważ od jakiegoś czasu. Moi rodzice dokładnie, moja mama głównie i wkręciła się w planszówki, i ona zaczynała od Carcassonne. Ja potem jej podrzucałem różne, różniste tytuły. I jednym, jedną z gier, którą, którą jej podrzuciłem, jest właśnie Zamek Smoków, bo stwierdziłem, że ja lubię w to grać, a patrząc na tytuły, w które ona grywa tam ze znajomymi z sąsiadami, to Zamek Smoków będzie idealny. Wiem, że lubiła grać w Majonga na, na tablecie, no to będzie perfekto. I okazało się, że Zamek Smoków był tam strzałem w dziesiątkę. Tak więc, Zamek Smoków nadal jest grą, w którą bardzo lubię, w którą bardzo chętnie zagram. I ostatnio nie grałem, tak, przyznaję się. Uczyłem moją mamę na przykład w Babilonii, czy, czy, czy takich rzeczy. Ale jak tylko będzie okazja, żeby. Z moją rodzicielką do zamku smoków usiąść, albo z kimkolwiek innym w opór chętnie siadam i gram. Także była ósemka i myślę, że nadal jestem w stanie zostawić tutaj ósemkę. Trzecia gra, którą wtedy recenzowałem, to Argent the Consortium, czyli taki mega ciekawy, nietypowy worker placement z ukrytymi celami. Z masą negatywnej interakcji, wydany przez Level 99 Games, i ten, że Argent The Consortium dostało ode mnie 8,5, bo naprawdę lubię gry od Level 99, i Argent, Argent idealnie trafiał w wiele różnych punktów tego, co bardzo lubię. Był worker placement, była negatywna interakcja, były różne układy planszy, nawet na tych samych kaflach można było zrobić coś innego, wystarczyło po prostu je przełożyć, bo tam istotna była, istotna była kolejność odpalania tego wszystkiego. Były czary, były jakieś wydarzenia, było, były nieznane cele punktacji, które trzeba było poznawać w trakcie rozgrywki. Te cele punktacji były nierówne. Tam się działo mnóstwo niesamowitych rzeczy. Ja dałem tej grze, nie wiem czy to już powiedziałem, 8,5 i podtrzymuję. Tę decyzję, podtrzymuję tę ocenę. Argent de Consortium, chociaż ostatnio naprawdę w niego nie grałem, bo nie mam czasu, tak? No, są, rzeczy, są rzeczy recenzenckie, które trzeba, <grym> trzeba ograć i nie ma czasu wracać do tego, do tego, co chciałoby się wyłożyć na stół. Ale Argent jest jedną z tych gier, które jeżeli tylko miałbym czas, miałbym do tego ludzi i ktoś by mi powiedział: stary, chodź, gramy w Argenta, to mówię, dobra, idę. Argent nadal jest w mojej kolekcji, leży sobie tam na dole z dodatkiem, e, nawet nie pamiętam jak on się nazywa. E, on się nazywa Mangers of University. Na pewno zapomniałem, źle ten tytuł podałem. Ale z dodatkiem i z jednym jeszcze karcianym dodatkiem z maskami. Więc Argenty Consortium nadal jest w mojej kolekcji i nie zanosi się na to, żeby tę kolekcję opuścił. Kolejna rzecz: Feudum. Fiodum to był, to w zasadzie jest niesamowity niesamowity zlepek, niesamowite złożenie mechanik. Fiodum, pierwsza gra Marka Swansona, wydana przez Oddbird Games, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba było jego wydawnictwo. Mega pogięte mechaniki. To wszystko, co tam się dzieje, było niesamowicie pogięte, poryte. Grafiki, jeszcze bardziej. Ja dałem temu. 8,5 i nadal ja nadal uwielbiam tę grę A nie mam niestety już jej w kolekcji nie mam jej w kolekcji z tego głównie względu, że pomimo tego, że bardzo chciałem w nią grać, że za każdym razem jeżeli ktoś by mi tylko powiedział chodź zagramy w Feudum, to ja bym siadał i grał to nie bardzo już miałem z kim grać bo to niestety jest gra, która wymaga dość odpowiedniej ekipy żeby to wszystko szło sprawnie, żeby tam nikt nie, wiecie, nie płakał żywnymi łzami. I no, ekipa, z którą obecnie gram, nie do końca w ten sposób trafiła feudu. I ja nie mam im tego za złe. U ustalmy. To gry są, gry są na tyle różne, że do różnych ludzi trafiają różne tytuły. Oni uwielbiają Gloomhaven, ja nie, więc sami rozumiecie. I... Stwierdziłem, że jeżeli Fiodom ma się u mnie kurzyć, to niech, to niech trafi do jakiegoś domu, który będzie, będzie kochał tę grę tak, jak ja ją kocham, ale będzie w nią grał. Więc Fiodom już u mnie, już u mnie nie ma, ale nadal, chociaż musiałbym sobie przypomnieć zasady pewnie nadal jest to, myślę, że ósemka spokojnie dla mnie. Jeżeli ktoś mi powie, ja będę miał na to czas, tak? Po prostu taki nieskrępowany czas. Choć zagramy w Feudum, to ja z uśmiechem na paszczy idę i gram w Feudum, bo, bo cały czas mi się podoba. I ostatnią grą, albo nawet, a może pierwszą, bo nie wiem, chyba zapisywałem je w odwrotnej kolejności. Czyli pierwszą grą, jaką recenzowałem we wrześniu 2018, był, było Nimos War. Czyli taka jednoosobowa, w zasadzie przygodowa turlanka kostkami, gdzie pływamy Nautilusem po morzach i oceanach i torpedujemy różne inne statki, przeżywamy różnego rodzaju przygody. No i tyle. Ja dałem tej grze siódemkę. Nie mam tej gry w kolekcji, ona była wypożyczona i musiałem ją oddać zaraz po rozgrywce. Wyszła polska edycja od tego czasu. Nie brałem, nie kupowałem tej polskiej edycji. Głównie z tego powodu, że dla mnie Nemos War jest przede wszystkim grą solo. Ja nie jestem aż takim graczem solo, żeby zbierać tych solówek tak dużo. Jeżeli już gram solo, to jest to po to, aby poznać grę, aby się jej nauczyć ewentualnie, zrozumieć zasady. A potem wolę już grać w gry z innymi ludźmi. Tak? I tak jak mówię, Mimos War, spoko zagrałbym. Tak? Gdybym miał do niego dostęp, gdybym mógł raz na jakiś czas, pewnie raz na pół roku, obecnie Nimo War trafiłoby na stół. Ale tak jak mówię, nie jestem graczem solo. Nadal uważam, że to jest bardzo fajna gra. Losowa, w pewnych momentach dla mnie zbyt losowa, jak tam przy ustalaniu sobie liczby akcji, jeżeli dobrze pamiętam. Niemniej jednak bardzo przyjemna. To turlanie kostkami i zatapianie tego wszystkiego było mega, mega satysfakcjonujące. No, i to jest wrzesień 2018 roku. Cóż działo się rok później, czyli we wrześniu 2019? We wrześniu 2019 roku również 5 gier trafiło na mój stół i z 5 grami się zmierzyłem. I tak jak patrzę, ocenowo było nieco lepiej. Bo zaczynamy od Pathfindera. Pathfinder Adventure Card Game edycja druga wraz z dodatkiem The Crimson Throne, jeżeli dobrze pamiętam. Pathfinder miał bardzo łatwo. On dostał ode mnie dziewiątkę Karciany Pathfinder miał u mnie bardzo prosto, bo no, ja uwielbiałem tę grę, ja grałem w poprzednie odsłony, te duże pudła, do których się dokupywało, dokupowało te pakiety przygód i no, ja pasjami uwielbiałem tę grę, to było najbliższe RPGowo <gry> doświadczenie planszowe, jakie wtedy miałem. I tak jak mówię, druga edycja Pathfindera dostała ode mnie dziewiątkę, niestety nie gram w niego teraz tak często, jak bym chciał. Drugie niestety to takie, że Paizo chyba porzuciło linię Pathfindera, tego karcianego Pathfindera, ponieważ nie słychać o żadnych nowych dodatkach, o żadnych nowych kampaniach. Nic, po prostu cisza. Skupili się na RPE-ach. ok, super, RPGi też są awesome, natomiast no, ja chciałbym zobaczyć kolejne dodatki do... Do karcianego, do karcianego Pathfindera. Moja ekipa troszeczkę się zraziła. My graliśmy w sześć osób i tam było troszeczkę, tak, sześć osób graliśmy. I tam niektórzy nie do końca czuli tę przygodę nie do końca byli usatysfakcjonowani tym, co mogą robić w grze. Rozumiem to, bo faktycznie w pewnym momencie widziałem, że. No jedni robią więcej, mają więcej zabawy, a byli gracze, którzy w swojej turze, nie wiem, odk odkrywali jedną kartę, trafiali na jakieś mega gówniane rzeczy i kończyli w zasadzie turę i nic nie mogli zrobić za każdym razem. Mieli pecha. No jest to, jest to losowe, tam jest dużo kart, dużo kości, więc wiadomo. Natomiast... Drugą edycję Patfindera mam w kolekcji. Co prawda, ostatnio pożyczyłem znajomym, żeby sobie pograli, ale mam ją w kolekcji i nie zamierzam się jej pozbywać. Czekam, trzymam kciuki, żeby może jednak coś nowego się pojawiło. Drugą rzeczą, którą recenzowałem, był Eminent Domain. I teraz e, powinienem to sprawdzić, ale nie sprawdziłem. Czy ja recenzowałem Eminenta tak po prostu, czy też recenzowałem go z uwagi na na pojawienie się polskiej wersji językowej. Znaczy, na pewno, recenz jeżeli recenzowałem, to recenzowałem własny egzemplarz Eminent Domain, bo takowy posiadam angielski. I Eminent Domain dostał ode mnie ósemkę. E bardzo ciekawe podejście do deck buildingu, e bardzo ciekawe podejście do swego rodzaju tableau buildingu, zarządzania zasobami, zbierania technologii. Sama gra podstawowa może się dość szybko znudzić, ale jeżeli dobierze do, się do niej dodatek, chociażby Escalation, to tam się już robi mega ciekawie i mega przyjemnie. Ja mam komplecik, to są dodatki Escalation, Exotica i tego trzeciego nie pamiętam. Oblivion. Oblivion. Nie grałem jeszcze z Oblivionem i cały czas tego żałuję. <grym> I cały czas mam nadzieję, że w końcu uda mi się. Zebrać ekipę i w eminent domain z Oblivionem zagrać. Bardzo żałuję, że polska edycja nie doczekała się wydania dodatków, bo, no, bo tak jak mówię, podstawka bez dodatku bardzo szybko sporo, sporo traci. Tak jak mówię, ja mam to szczęście, że mam komplecik i. No i nic tylko. Tylko grać. I mam nadzieję, że znowu usiądę, ósemka spokojnie się trzyma, jeżeli chodzi o Eminent Domain. Kolejną grą, która siadła na moim, siadła na moim stole był Plashing, prawany w dłoń. Dostała ode mnie 8,5 i to była naprawdę świetna zabawa w, w kropki tak? ja zawsze będę tę grę uważał za planszową, taką mega planszową wersję kropek. Niektórzy mogą powiedzieć też, że go, ale ja zostanę przy kropkach, przy tej grze, w której, przy której spędziłem w liceum mnóstwo czasu na przerwach czy też ne, poza szkołą. I to było naprawdę coś pięknego dla mnie. Kolorowe, fajny temat, bo znad morza, mechanika właśnie te kropki e, mnóstwo ciekawych, ciekawych rozwiązań. Ale w pewnym momencie no, już przestała mnie tak bawić, poszła z mojej kolekcji na jakiejś tam chyba wyprzedaży patronackiej, więc trafiła, trafiła do innych ludzi, obecnie nie jest to może 8,5, bliżej temu będzie do 7,5. Tak? Jeżeli miałbym okazję, ktoś by zaproponował spoko, zagram z uśmiechem, z bananem na twarzy, Będę się świetnie przy niej bawił i będę kombinował jak dziki koń pod górę, czy też łysy koń pod górę, czy też jakkolwiek inaczej. Natomiast już raczej bym nie biegał z wywieszonym jęzorem i nie namawiał, nie szukał tylko okazji do zagrania w plażing. Jednak na tamten moment i jeszcze kawałek po, po tym pamiętnym wrześniu 2019 plażing naprawdę nieźle się trzymał w mojej prywatnej, w mojej prywatnej kolekcji. Kolejna sprawa, kolejna gra, którą wziąłem na warsztat w 2019 roku we wrześniu, to była rewizja gry Quarriors, czyli kwintesencji losowości. Quarriors to gra w kości. Mamy, kupujemy sobie. Kości to jest taki backbuilding, tak? Zamiast kart, które kupujemy sobie do talii, mamy kości, które kupujemy sobie do Wora. I żeby coś tymi kośćmi zrobić, to trzeba jest tego wora najpierw wylosować, a potem nimi rzucić, i mieć nadzieję, że wyrzucimy taki zestaw ścianek, który da nam coś fajnego do zrobienia. Losowość, losowość, losowością pogania. To jeżeli ktoś nie lubi losowości, to powinien trzymać się od quarriors z daleka. W rewizji dałem tej grze 8. I. <ścoughs> I nie wiem, czy ja teraz tego. Dzisiaj bym nie podniósł na 8,5. Na 9, może nie, ale do 8,5 bym tego nie podniósł. Quarriors jest grą rewelacyjną. To jest mega zabawa. Jasne zdarzają się układy, bo te układy startowe, kart, na których są te kości, które jakby mówią, co kości potrafią, to się losuje. Niektóre układy trafiają się gorsze, niektóre lepsze, niektóre ciekawsze, niektóre mniej ciekawe. Ale to znowu, to jest to wszystko wpisane w tę chorą losowość Quarriorsów. I, I myślę, że 8,5 spokojnie bym dał. Quarriors nadal jest w mojej kolekcji, nie wiem czy go widać, czy tam gdzieś po bokach, czy jest bezpośrednio za mną, ale leży w kolekcji, raz na jakiś czas wyciągam, gram i rewelacyjnie się bawię. Tylko e, chyba muszę woreczki wymienić, bo już są lekko porozdzierane. I ostatnią grą, którą zająłem się w tamtym, w tamtym wrześniu, była karcianka Vampire The Eternal Struggle. Czwarta edycja tej gry karcianej, znanej kiedyś jako dżihad, gry, która chyba od 1994 roku jest na rynku. Grałem w nią, dostałem, dostałem ją od wydawcy polskiego Alice, znaczy od, dystrybu, od polskiego dystrybutora, od Alice Games. Dałem tej grze ósemkę. I chociaż nie wszedłem jakoś mega głęboko w, Polsk w gdańską scenę Witesową, bo no nie mam czasu na takie rzeczy, chciałbym, ale nie mam na to czasu, nadal ta gra mi się mega, mega podoba. Dzięki Alice Games miałem okazję jeszcze raz do niej wrócić głębiej, mocniej, bardziej, bo. Jakiś czas później recenzowałem piątą edycję Vampire the Eternal Struggle, więc miałem okazję zagrać też taliami z tej czwartej edycji, żeby zobaczyć jak to wszystko się ze sobą łączy. I pomimo tego, że obecnie Jihad, czy też Vampire the Eternal Struggle leży i na razie nie jest ruszany, to jak tylko będę miał okazję, wyciągam talię i gram. Bo, bo to jest ta karcianka, która przypomina mi właśnie jeszcze Rage'a, która trochę przypomina mi. Magic the Gathering, ale dla mnie od Magic jest lepsza. Tak, na chwilę obecną Vampire the Eternal Struggle jest dla mnie lepsze od Magic the Gathering. Możecie mnie bić. No dobra, 2019 mamy za sobą. Jakoś to leci. Nie wiem, czy taka forma Wam odpowiada. Dacie znać, dacie znać w komentarzach, czy takie krótkie omówienie tych wszystkich gier. Znaczy, teraz jest to krótsze, bo jest tych gier więcej. Jak przejdziemy przez te początkowe 12 odcinków, no to potem będzie już tam, nie wiem, 4-5 gier na odcinek, więc będę mógł troszeczkę dłużej pogadać, żebym nie umarł. 2020 rok i we wrześniu 2020 roku miałem na stole 4 gry. Pierwszą grą był, to był chyba wtedy prototyp, jeżeli się nie mylę, i to była gra Rallyman Dirt. Czyli wyścigi yy, szutrowe, tak? Wyścigi szutrowe, rajdy, rajdy szutrowe, o, rajdy szutrowe na planszy. Pierwsza yy, część, czy też druga część, jak, jak sobie to ustawicie, tak sobie ustawicie, tak? Dla mnie to jest kolejna odsłona Rallyman GT, chociaż wiem, że Rallyman ten yy, szutrowy chyba był pierwszy gdzieś tam wcześniej, ale okej, okay, nieważne. Generalnie wyścigi szutrowe. Ustawiamy, układamy sobie trasy. Mamy swój samochód, rzucamy, układamy sobie trasę, planujemy trasę, patrząc na, na jakim biegu, gdzie będziemy jechać, gdzie co, jak możemy jechać, gdzie są jakieś niebezpieczne zakręty, gdzie są momenty, gdzie musimy zwolnić, i tak dalej, i tak dalej. Ustawiamy sobie tę trasę, a potem rzucamy kośćmi i patrzymy, jak nam to poszło. No i możemy rzucać tymi kośćmi jednocześnie i aha, jedziemy na pałę, i uhu, było fajnie. Albo jedziemy troszeczkę ostrożniej, tak żeby w miarę możliwości szybciej wyhamować, jeżeli zacznie dziać się coś złego. Dałem Rallyman GT, gdzie to jest 8,5. Od tego czasu nie grałem. Nie, co ja mówię, Rallyman Dirt. Dałem 8,5 nadal. Od tego czasu w Derta nie grałem, ponieważ to był wypożyczony prototyp od Czacha Games i musiał wrócić do, do Czachy. Ale grałem w Rallyman GT. I szczerze mówiąc, Dirt obecnie tak troszeczkę opadło mi to wszystko. Myślę, że Dirt będzie gdzieś ósemką w tym momencie, gdybym znowu do niego usiadł. Co jakiś czas o nim sobie myślę, grając w Rallymana GT. No to jakby to było połączyć to z Dirtem, albo zagrać znowu sobie w Derta. Nadal jednak... Podoba mi się trochę bardziej GT z powodu tego, że jesteśmy tam razem na torze, że oprócz tego, że kombinuję ja, jak najlepiej przejechać dany kawałek, to jeszcze kombinuję, jak znaleźć się w otoczeniu tych wszystkich ludzi, którzy jadą ze mną. Rallyman Dirt to jednak samotna wycieczka w pewien sposób. Tak? Kombinuję, jak ja mam najlepiej przejechać tę trasę, a nie jeszcze kombinować, jak tutaj ogarnąć przeciwników. Ja lubię ogarniać też przeciwników. Dlatego. Rallyman Dirt, nadal miło o nim myślę i nadal chętnie w niego zagram. Ale jeżeli miałbym teraz, jakby ktoś mnie zapytał, którego rallymana chcesz zagrać, to powiem GT. Po prostu. Kolejna gra: Small World of Warcraft, czyli. <grym> Small World na licencji, o którą nikt nie prosił, i chyba nikt jej nie potrzebował, ale jest, tak? Pojawiła się. Dałem tej grze 7,5. Ja generalnie Small World'a bardzo lubiłem. Lubię, tak? generalnie Small World'a lubię. Miałem sporo Small Worlda, już nie mam. Nie mam również Small, small World of Warcraft. To jest mega przyjemna gra. Ja nie przeczę układanie tych raz, rozprzestrzenianie się takie proste wejście do area control, do dużo map swego rodzaju, do pewnego rodzaju taktyczności, do reagowania na to, co się dzieje, do nieprzyzwyczajania się do tej swojej armii, do tego, że kiedyś trzeba właśnie ją porzucić i przenieść się na nową, a zrobić to tak sprytnie, żeby zatem porzuconą jeszcze przez jakiś czas dostawać punkty i się od niej odbijać. Mega przyjemna gra. Small World of Warcraft zrobił dla mnie jakąś dziwną voltę. Niby restart, niby nowy standalone. Tak jak się teraz zastanawiam, to cholera wie co to było. Grało się w to przyjemnie. Pewnie jakby ktoś teraz zaproponował, to bym usiadł i zagrał, ale tak jak mówię, w kolekcji już tego nie mam. Poszło gdzieś tam do patronów i nie czuję potrzeby, żeby Small World of Warcraft znowu w kolekcji był. Tak samo jest ze Small Worldem ogólnie. Tak Small World już ode mnie wyjechał. Nie płaczę po nim jakoś specjalnie. Rzecz kolejna. Lockup, e, roleplayer tale, czyli historia więzienia w świecie e, roleplayera. Tak, ja wiem, że nie, ludzie kiedy słyszą uniwersum bądź świat roleplayera, to dostają niektórzy dostają Furii. Mnie to, to tam rybka. Generalnie walka o władzę w więzieniu, w którym siedzą koboldy, gnomy, orki, ludzie, cholerawie kto jeszcze. Element takiego zagrywania w ciemno, kombinowania z żetonikami, action selection, czy też worker placement jak, jak to nazwać tak to nazwać kwestia tego, kto będzie miał więcej siły w danym miejscu będzie mógł zrobić coś fajniejszego, albo w ogóle nic nie zrobi. No, gra dla mnie była po prostu okej. Okay. I e, dla mnie lockup był szóstką. E, ten egzemplarz, który recenzowa recenzowałem, był wypożyczony, bo to był angielski egzemplarz, który tam, o ile dobrze pamiętam, który biegał po recenzentach. I ja polskiego egzemplarza lockup nie dostałem, ale chyba nie dostałem. Znaczy, nie dlatego, że wydawca powiedział, e, dałeś szóstkę, jesteś do bani, nie dostaniesz. Tylko, jeżeli dobrze pamiętam, no to było dwa lata temu. Yy, ja sam napisałem, że to nie ma sensu, żeby mi nie wysyłali lokapa, tak? Yy, generalnie, no nie mam lokapa. Jeżeli, a jeżeli go miałem, jeżeli faktycznie mi przysłali, to widać, że po prostu był i wypad, i nawet tego nie zauważyłem, więc y, to, może też, to może też świadczyć, że ta ocena, powiedzmy tak, można by teraz do piątki ją zrzucić. No, zagram w lock -upa. Nie będzie to naj, jakoś tam rewelacyjnie spędzony czas, znowu będzie ten moment, gdzie spędzę czas przy, kim, z, przy kimś, z kimś przy stole, a co będzie na stole, to jakby nieistotne już, tak? Tam może nic nie być, mogą być ciastka i też będę się fajnie bawił. Więc Lockup była szóstka, myślę, że teraz będzie gdzieś w okolicach piątki. I czwartą grą, którą recenzowałem w 2020 roku we wrześniu było Crusader Kings. <grytania> Niesamowity, niesamowita próba przeniesienia mega skomplikowanej gry strategicznej z komputerów na planszę. To, co tam zrobili, to jest takie pogłaskanie po powierzchu tego skomplikowanego systemu, jaki jest w grze wideo. Ja dałem Crusader Kings ósemkę. Nadal mam tę grę u siebie i nadal chętnie ją wyjmę. Nie miałem ostatnio, w ostatnich miesiącach czasu, żeby w nią zagrać, ale to jest jedna z tych gier, na które ja co jakiś czas patrzę i mówię, kurde... Muszę znaleźć na to czas. Muszę gdzieś tak poprzyciskać po te wszystkie moje gry recenzenckie, tu, to co chcę, o czym chcę zrobić, żebyśmy mogli wyjąć znowu Crusader Kings i zagrać. Żeby było śmiesznie, ostatnio spróbowałem zagrać w Crusader Kings 3 na PC, -cie. Wytrzymałem 6 czy 7 minut samouczka i powiedziałem: nie, 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 nie. Nie, ja sobie wolę zagrać w planszową wersję. Tam ja wiem, że to, jest, to, to nie jest to samo, że to jest płytrze, ale jest mega przyjemne i myślę, że to nadal jest dla mnie ósemka. Tak jak mówię, nie grałem dawno, ale z dziką rozkoszą znowu usiadłbym do, do Crusader Kings, jeśli tylko miałbym czas. No i co działo się rok temu? 2021 rok, wrzesień, i to jest sześć gier. Sześć gier, ale w czterech materiałach. Już mam mówię dlaczego. Pierwszą grą było Automobiles. E, Automobiles nie to. Nie wiem, tam ktoś sławny zrobił Automobiles. Ja recenzowałem Automobiles, które jest częścią trylogii Planes, Trains Automobiles. Tak, wydanej przez EEG AEG Alderac Entertainment Group. Jest to gra backbuildingowa. E, Zrobiono to tak, że jest to niemalże deck builder. Tylko zamiast kart kupujemy kosteczki w różnych kolorach, które losujemy z worka. A zachowują się dokładnie tak samo jak karty, bo do każdej. Do każdego koloru kosteczki jest przypisana jakaś karta, która coś robi. Część kosteczek to nasz silnik z poszczególnymi biegami, który pozwala nam szybciej jeździć, a inne kosteczki to są jakieś części lepsze do samochodu czy jakieś pit stopy, które coś tam nam robią. No i myk polega na tym, żeby tak zarządzać tymi kośćmi, znaczy tymi kosteczkami, takie losować, takie kupować i takie zagrywać, żeby jak najszybciej przejechać po torze. Takim. Torze, który jest podzielony na pola, i poruszamy się nim po tym torze dzięki tym kosteczkom silnika. I chcemy to zrobić jak najlepiej. Mega przyjemna gra. Ja dałem jej 7,5. Gra się w to bardzo przyjemnie. Lubię tę grę naprawdę. Mam do niej dodatek Racing Season, który dodaje rzeczy kierowcom, który pozwala na robienie takiego właśnie sezonu rajdowego, gdzie mamy w pewnym sensie kampanię. I co ciekawe, jest to jedyna gra z tej trylogii Trains, Planes, Automobiles, która jest u mnie w kolekcji. Miałem Planes z dodatkiem, round trip, poleciało. To była mankala po prostu. Sympatyczna, ale w zasadzie nic więcej. Miałem kiedyś Trains, pozbyłem się tego i co jest ciekawe, co jakiś czas nachodzi mnie taka myśl, kurde. Chciałbym odzyskać trains, bo to jest taki fajny deck-builder. Tam się jeszcze budowało na tej planszy, ustawiało, są dodatkowe mapy. Wow, fajnie by było znowu mieć trains w kolekcji. Ale jak już przychodzi to do czego? Jak już mam na widelcu naprawdę jakąś bardzo fajną ofertę, tanio, bo ta gra jest słabo dostępna, to tak siadam i zastanawiam się: no, kupię i co? <laughs> to jest taki dość standardowy deck-builder taki dominionowy. Mam masę innych deckbuilderów, które też czekają na swoją kolej, żeby wyjąć je na stół. A tutaj pewnie jakbym kupił Trains, to bym potem chciał kupić jeszcze Trains Rising Sun, potem jeszcze Coastal Lines i myślę, że to by leżało. Nie wiem, może kiedyś kupię w końcu. Może trafi mnie taki moment słabości, że nie najdzie mnie ta druga myśl i Trains wróci do mnie do kolekcji. Ale Automobiles... Jak na razie jest bezpieczne. Tak? Pozbyłem się planes, pozbyłem się trains, automobiles, może dlatego, że ma dłuższą nazwę. Na razie sobie leży. Nadal jest to 7,5. Bardzo przyjemna gra. Gra numer 2, którą recenzowałem, to DinoGenics. Zresztą widać, wiecie już, że została w kolekcji. Dałem jej 8,5 i to jest ten Jurassic Park, o którym nic nie robiłem. Ja jeszcze raz dziękuję Kubie Polkowskiemu, że zdecydował się pozbyć tej gry i zgodził się, żebym to ja ją od niego kupił. Więc naprawdę dzięki. To jest, jeszcze raz powtórzę, to jest ten Jurassic Park na plansze, o której nic nie robiłem. Jasne, gdybym jej nie poznał, prawdopodobnie zatrzymałbym się na y, świecie dinozaurów, ale DinoGenix wywaliło u mnie z kolekcji zarówno wyspę dinozaurów z dodatkiem, jak i świat dinozaurów ze wszystkimi Kickstarterowymi dodatkami. Po prostu stwierdziłem, że tamtych dwóch gier nie potrzebuję, mam DinoGenix. Wydaje mi się, że DinoGenix jest takim znaczy generalnie, budujemy tam park, tak? Troszeczkę inaczej niż w grach od Pandazaurusa. Troszkę inaczej wygląda zarządzanie, troszkę inaczej wygląda cała zabawa z genami, troszkę inaczej wygląda cała zabawa z, z budową zagród i tak dalej. I jest mniej kolorowy, jest taki bardziej. Ja wiem, że to słowo nie pasuje do gry o tworzeniu dinozaurów, ale bardziej naturalny. Jakkolwiek. Naprawdę to jest, to jest ten Jurassic Park, z dodatkiem oczywiście mam DinoGenics, z dodatkiem Controlled Chaos, jeżeli dobrze pamiętam, który dodaje oczywiście wotne dinozaury. Nadal 8,5, nadal chętnie zagram, nadal chcę znowu znaleźć czas, żeby w to zagrać. Jest w mojej kolekcji i raczej się nigdzie nie wybiera. Gra numer 3. To moje zaskoczenie. Był ten moment, gdzie ja chciałem poznawać Paxy. Chciałem też poznawać Biosy, ale Biosów jeszcze nie poznałem żadnych i chyba to nieprędko nastąpi, patrząc na to, jakie to gry i patrząc na moją ekipę główną. Ale wtedy zaczynałem poznawać Paxy. Zacząłem od Pax Pamir, no a potem został mi pożyczony PAX Transhumanity, które zrecenzowałem we wrześniu 2021 roku. Dałem tej grze 8,5. Pierwsze moje spotkanie z tą grą to było wielkie zaskoczenie. Jak to? To jest takie malutkie pudełeczko i to jest PAX Transhumanity? To jest ten PAX? Ta taka mega ciężka, dziwna, abstrakcyjna gra, która... what? No ale okazało się, że w malutkim pudełku może być zamknięte coś mega, mega wykręcającego mózg. I Pax Transhumanity nadal jest w mojej kolekcji, tylko dlatego, że na razie człowiek, który mi go pożyczył, jeszcze mnie nie ściga o to jakoś. A ja nie pamiętam, kto mi to pożyczył i nawet jak chciałbym oddać, to, to nie wiem komu ale jakby na razie nie narzekam. Ostatnio znowu w mojej ekipie pojawiły się takie myśli, hmm, a może byśmy pyknęli znowu w ten Pax Transhumanity. Może, jak to odleżało rok, to może osiadło tak i coś tym razem zrozumiemy to jeszcze lepiej wszyscy, nie? Może coś nowego odkryjemy. I tak, Pax Transhumanity nadal jest taką grą, na którą patrzę i Kurde, zmierzyłbym się z tym znowu. To, to mi dało nieźle w kość i chcę to powtórzyć. Chcę to powtórzyć. Także 8,5 spokojnie zostawiam zostawiam przy tej grze. No i trzy gry w jednym materiale pojawiły się we wrześniu zeszłego roku i to był ten. To była ta multirewizja. To był ten pierwszy, pierwsza próba od, od, odnowienia rewizji, która nie wyszła. I tam pojawiły się trzy gry. Pierwszą z, pierwszą z nich był Godfather, Imperium Corleone. Dla, to był główny chyba powód, dla którego wymyśliłem tę multirewizję, ponieważ e, Godfather uznałem, że to będzie najgłupsza rewizja ever. Ponieważ patrząc na recenzję, w której dałem jej chyba 6,5, coś takiego, jak mi się wydaje, e, czy 6 nawet, to gdybym miał to rewidować tak normalnie, robić normalną rewizję, to powiedziałbym, co mi się w tej grze podoba i co mi się w niej nie podoba, niemal dokładnie, dokładnie to samo. Bo te same rzeczy mi się podobają i te same rzeczy mnie wkurzają, ale teraz o niebo chętniej siadam do tej gry. W rewizji, w tej multirewizji, daj mi ósemkę i ja to podtrzymuję. Może nawet podniósłbym to teraz do 8,5. Godfather. Cały czas we mnie tak no, przyjemnie rośnie. Leży na półce. Leży na półce mój egzemplarz. Udało mi się go dorwać zanim zupełnie zniknął, <grym> zniknął z rynku. Tak po pierwszego, jak i wtórnego. I mega się cieszę. I nie pozbędę się go. Chyba, że dojdziemy do tego momentu, że będę mógł kupić dziecku kawalerkę. To pomyślimy, nie? Ale, ale tak, Godfather. Mówię, spokojnie ósemkę zostawiam, może nawet 8, i pół, Mega chętnie w to zagram. Drugą grą, która pojawiła się wtedy w, w, rewi w multirewizji był Ecos First Continent. Czyli w zasadzie bingo z budowaniem świata. Albo budowanie świata z bingo. Dałem tej grze dziewiątkę. Nie pamiętam teraz, zapomniałem znowu tego sprawdzić, czy już wtedy miałem kupiony dodatek, który nie pamiętam jak się nazywa. <laughs> Horizons chyba, czy jeszcze nie? Natomiast Ecos First Continent to nadal gra, która jest dla mnie świetna. Tak jak mówię, jest to budowanie świata. Mamy karty, budujemy tablo z kart. Te karty dają nam pewnego rodzaju akcje, ale żeby odpalić te karty, musimy zapełnić odpowiednie pola kosteczkami na tych kartach. A żeby te pola zapełnić, to na, na żetonach losowanych z worka, Muszą znaleźć się odpowiednie, odpowiednie symbole. I tyle. Losujemy, ktoś losuje te symbole z worka, my sobie zakrywamy kosteczkami. Jak zakryjemy wszystko mówimy bingo czy też ekos, odpalamy to co jest na tej karcie, zrzucamy wszystkie kosteczki i jedziemy od początku. Do tego na środku stołu wszyscy wspólnie budujemy jeden wielki kontynent otoczony morzami, przecięty rzekami itd. Tam się pojawiają góry, tam się pojawiają lasy, tam się pojawiają zwierzęta, i za to wszystko staramy się zdobywać jak najwięcej punktów. Mega przyjemna gra rodzinna dla ludzi, którzy nawet nie ogarniają jakoś mocno gier planszowych. To wszystko da się tam ładnie ogarnąć. I mega wielki żal, że nie wyszło to po polsku, bo tam jest dużo tekstu, tam trzeba sporo poczytać, trzeba wiedzieć o co chodzi i. Mam, mam cały czas nadzieję, że ktoś jednak weźmie to po polsku i wyda to po polsku. Szanse są coraz mniejsze, ale dla mnie Ecos jest nadal świetny, nadal bardzo chętnie w to zagram. Tak jak mówię, leży w kolekcji z dodatkiem i czeka na ponowne pojawienie się na stole. I ostatnią grą, która pojawiła się we wrześniu 2021, był klasyk. Była klasyka, która. No, którą uwielbiam, tak? czyli Descent, Wędrówki w mroku, czyli ta druga edycja. Descent, którego miałem, którego się pozbyłem, który potem do mnie wrócił w pełnym zestawie i, i którego nadal, nadal uwielbiam. Z tyle, że wtedy dałem Descentowi 8. I muszę wam powiedzieć, że patrząc teraz na to jak uwielbiam, jak uwielbiałem w zasadzie Desenta, tę drugą edycję i dlaczego ja go tak uwielbiałem. Bo przypominam, ja zawsze mówiłem, że dla mnie Descent to gra jeden kontra wielu. Ja jako mistrz ciemności, kontra drużyna, która, która chce mi dokopać. Chociaż można było z aplikacją grać w to w pełni, w pełni kooperacyjnie. I... Zrozumiałem ostatnio, jaką niszę zajmował, jaką niszę wypełniał u mnie descent wędrówki w mroku. I to jest, ni to jest ta nisza RPGowa, bo <gryw> ja grałem w desenta. Kiedy grałem w tego desenta, to czułem się troszeczkę tak, jakbym grał w erpega, kiedy ja prowadzę scenariusz moim znajomym. I obecnie ja wróciłem do RPGów. Prowadzę Coriolisa, gramy w inne tytuły. Może niedługo, na to bardzo liczę, pojawi się u mnie e, Cień Władcy Demonów. I to miejsce w moim serduszku, to RPGowe miejsce w moim serduszku zostało załatane przez RPGi. I obecnie no ten Descent, Wędrówki w Mroku, ten właśnie Jeden kontra Wszyscy, Troszeczkę już u mnie spada. Ja nadal uwielbiam tę grę, nadal doceniam te godziny, frajdy, jakie mi dała. Ale gdybym teraz miał zagrać, gdybym chciał zagrać i pomyślał, dobra, to zagramy sobie kampanię w Desenta w wędrówkim roku, poprowadzimy to. Nie. To ja chyba jednak wolę. Pociągnąć dalej Coriolisa albo zagrać w jakiegoś innego RPGa w to miejsce. Nadal y, kooperacyjne dungeon crawlery jak najbardziej. To jest już, to już troszeczkę inaczej na to patrzę, tak. Sword and Sorcery, Descent, Legendy mroku, y, czy też nadchodzące Massive Darkness 2. To jest już troszeczkę, troszeczkę coś innego, tak? y, To już jest ta właśnie. O, coś mi tu spadło. To już jest to kooperacyjne tłuczenie potworów i budowanie postaci i fajna zabawa. Czy chciałbym usiąść do desenta drugiego z aplikacją? No nie wiem. Nie wiem. Tak naprawdę zaczynam się zastanawiać, czy nie znaleźć już drugiego domu dla tego desenta, dla tej drugiej edycji. Bo tak jak mówię, patrząc na to. Jak chętnie teraz usiądę do Descent, Wędrówki w Mroku, w tej uwielbionej przeze mnie konfiguracji jeden kontra wielu, to myślę, że, że teraz to już jest takie 7. Mogę zagrać jakiś pojedynczy scenariusz, ale do kampanii, która w zasadzie jest e, trzonem zabawy w tej grze, nie wiem, czy usiadłbym już do kampanii takiej długiej. Ciężko mi powiedzieć. Wiecie, tak jak mówię, raczej, raczej zacząłbym już znowu jakąś kampanię w RPE, w jakimś, jakimś RPEG'u. A tak jak mówię, mam z tyłu Coriolisa, mam tam jeszcze, mamy tam tonę rzeczy do zagrania w tej kampanii, którą posiadam, więc no właśnie, więc tak to wygląda. Descent. Wędrówki w mroku, czyli ta druga edycja, trochę, trochę u mnie jednak, spada. Nadal jest w kolekcji. Tak, ale myślę, zaczynam się przekonywać do tego, że może jednak że może jednak czas się z nim finalnie rozstać. Po prostu. No dobra, słuchajcie, nie wiem jak długo to wyszło, ale pierwszy odcinek cyklu, gdzie się podziały tamte gry, mamy za sobą. Ja postaram się powrzucać w opisie linki do wszystkich tych recenzji, które były do wszystkich tych materiałów, o których mówiłem. Żebyście sobie mogli na to zerknąć, żebyście sobie mogli to przypomnieć. I dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takim zbiorczym podsumowywaniu tego, o takiej zbiorczej rewizji, tak? takiej dużej, właśnie cyklicznej, która będzie się pojawiała, krótkiej w miarę. Co, co, czy, czy to wam się podoba? Po prostu. O, w ten sposób. tak? Znaczy ja i tak to będę kręcił. Bo chcę, żeby chociaż jeden cykl, który nie jest po prostu recenzją czy też topką, tak? żeby chociaż jeden cykl się utrzymał. Może przez rok. Także będę to kręcił. Mam nadzieję, że się to Wam spodoba. Dobra, dzięki wielkie, że nadal tu jesteście. Dzięki, że to oglądacie. Jak zwykle lajkujcie, komentujcie, głoście dobre słowo o moim kanale. Zaglądajcie na Facebooka i na Instagram. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, możecie postawić mi wirtualną kawę. Jeżeli bardzo, 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 bardzo podoba Wam się to, co robię. Jest tam link do mojego patronata Do Patronite'a jest też link na dole. Tam też jest link do tej wirtualnej kawy. Możecie wesprzeć mnie na patronajcie, dołączycie do grupy rewelacyjnych osób, które mają wpływ. Czasami na to, co na tym kanale się dzieje, ale zaglądajcie też do innych recenzentów, tych, którzy robią materiały wideo, podcasty, piszą na blogach, bo fajnie jest dowiadywać się o grach z różnych źródeł, poznawać różne opinie, różne punkty widzenia na dany temat. Ale przede wszystkim grajcie, dużo grajcie i namawiajcie innych do grania, bo to jest rewelacyjna metoda na spędzanie wolnego czasu. Tyle na dzisiaj. Dzięki Wam Wielkie i do zobaczyska. Heja!